Przeczytam wam taki fragment, który ciekawie brzmi. Będę opiewać zawsze dzieła łaski Pana, ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność Twoją. Rzekłeś bowiem, łaska trwać będzie na wieki, jak niebiosa utwierdziłeś wierność swoją. Zawarłem przymierze z wybrańcem moim, przysięgłem Dawidowi, sługce memu, na wieki utwierdzę potomstwo jego, a tron Twój zbuduję po wszystkie pokolenia. Niebiosa wystawiają cuda Twoje chwały i wierność Twoją w zgromadzeniu świętych. Zróbuję na obłokach równy Panu, któż podobny Panu wśród synów Bożych. Bóg groźny jest w gronie świętych. Wiecie, jakie? Fragmenty te czytałem wielokrotnie, więc ostatnio zauważyłem taką ciekawą zależność. Tu jest napisane, że będę zawsze opiewał dzieła łaski i ustami swymi będę głosił wierność. A potem jest taki werset, takie dwa wersety, które są głosem Boga. Czyli człowiek mówi tak, ja będę ogłaszał dzieła łaski i będę ogłaszał wierność Boga, i na to odzywa się niebo. Na to się niebo odzywa. Zobaczcie. A za chwilę jest szósty werset, mówi, niebiosa wystawiają cuda Twoje, Panie. Czyli człowiek ogłasza dzieła łaski, wierność Boga, w wyniku tego przychodzi do niego objawienie i manifestacja Bożych cudów. Zobaczcie, jak to działa. Człowiek ogłasza dzieła łaski i wierność Boga. Mieliśmy wczoraj szkołę, wczoraj mieliśmy szkołę na temat ewangelizacji. I tu słowo mówi, że kiedy ogłaszasz dzieła łaski Boga i ogłaszasz Jego wierność, to w ogóle na tym bazujesz. Nic więcej nie wychodzi przez ciebie. To spowoduje, że objawienie w twoim życiu będzie rosło. No bo żeby te rzeczy ogłaszać, to trzeba tym żyć. I cuda z nieba będą się pojawiać. Wiecie, marzymy o cudach. Marzymy o tym, żeby rzeczy były dla nas jasne, rzeczy niewidzialne, żeby były jasne. I chcemy tego doświadczać jak najwięcej. Ale początek jest taki, że będę opiewał dzieła łaski Pana i ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność Jego. I tam dalej jest napisane, że w wyniku takiego działania groźny jest Bóg w zgromadzeniu świętych. Wiecie, że Bóg jest Bogiem groźnym. Bóg jest przedstawiony jako taka postać bajkowa. Wiecie, Bóg mu... Ja ci powiem, Bóg bajkowy jest dla mnie i dla ciebie. To jest Bóg bajkowy. Bo ty jesteś zgromadzeniem świętych. Ale Bóg, którego na przykład ogląda diabeł, tak? To nie jest postać bajkowa. Diabeł drży, myśląc o Bogu. To w ogóle... Diabeł nie ma dobrych myśli, kiedy myśli o Bogu. Diabeł to nie polepsza humoru. Ten Bóg jest groźny. Ale gdzie On jest groźny? W zgromadzeniu świętych. Zauważyliście to? Bóg jest groźny w zgromadzeniu świętych. Przez co Bóg jest groźny dzisiaj? Przez Kościół. W ogóle Bóg jest groźny przez Kościół. Czy Kościół jest groźny? Kościół to jest bardzo groźna instytucja. Bardzo groźna instytucja. Kościół to nie jest instytucja pomocy społecznej. Wiecie o tym? Nie Kościół. Kościół to jest realnie niebezpieczne zjawisko. Diabeł się boi Kościoła, bo Bóg się manifestuje jako groźny Bóg w zgromadzeniu świętym. Kiedy Ty wysławiasz dzieła łaski Pana, kiedy Ty ogłaszasz wierność Boga, kiedy Ty stajesz i mówisz, że jestem Boże pewien Twojej łaski do mojego życia, ja jestem pewien Twojej wierności, ja jestem pewien, że Ty się nie wycofasz z mojego życia, absolutnie jest to we mnie pewnością, że to, co Ty zacząłeś, to Ty będziesz kończył. Boże, Ty jesteś wielkim Bogiem łaski, Boże zabezpieczenie jest w krzyżu. Kiedy Ty tak żyjesz, kiedy Ty tak myślisz, kiedy Ty w ten sposób stajesz w każdym elemencie życia, to Ty jesteś groźny. Ty jesteś groźna instytucja. Ty nie jesteś łagodny. Rozumiesz? Ty nie jesteś łagodny. Nie wiem, czy Wy zauważyliście, że Jezus, kiedy jest nazywany barankiem, tak? To jest nazywany tym barankiem tylko w jednej formule. Że On poszedł na ofiarę.
Wiecie, jak przychodzi Wielkanoc, to w naszym kraju bierze się takie figurki z cukru. Taki baranek jest z chorągiewką. Ty baran, co trzyma chorągiew. I to się stawia na takiej kulce z masła u ciebie. U nas z waty. U nas się bierze watę, napełnia się ją wodą i się na to sypie rzeżuchę. Ta rzeżucha rośnie, tego barana wsadza się w środek i z tą chorągią on stoi i to stoi przez święta. Rozumiesz? I się mówi Jezusik. Ale Jezus nazywany jest barankiem tylko w jednej konfiguracji, że on poszedł na krzyż jako ofiara. On jest porównany do baranka paschalnego, ale przez całą Biblię, ja nie zauważyłem, żeby Jezus, tak, był jakąś inną postacią, tak, niż jakieś groźne stworzenie. On jest nazwany lwem z pokolenia Judy. No jest jakaś drobna różnica między barankiem a lwem. Zauważyliście to? Baranek i lew. Tak? Baranek i lew. Są takie piosenki chrześcijańskie, które to łączą w sobie. Jest barankiem, on jest lwem. To tak ładnie brzmi, to jest takie bardzo fajne, dla ucha. Bo się próbuje w tym wszystkim połączyć jakby te dwie natury. Tak? Prawda natomiast jest taka, że Bóg, on jest dla mnie i dla ciebie dostępny. Więc on jest tą postacią, która jest dobra, miła i sympatyczna. Ale dla naszego przeciwnika Bóg nie jest miły, dobry i sympatyczny. Diabeł się boi imienia Jezus. Dla diabła imię Jezus jest niszczące. I jeżeli Kościół staje w imieniu Jezusa, wysławiając łaskę i prawdę, stając na pułapie wierności Bożej, to diabeł boi się Kościoła. Diabeł nie boi się Kościoła liberalnego, który mówi Jezusik, kochaniutki Jezusik, przyjdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. No. Diabeł widzi lwa z pokolenia Judy. Diabeł widzi potężnego Aslana, który ryknął i wojska przeciwnika zostały zmiażdżone. To widzi diabeł. Widzi groźnego Boga w zgromadzeniu świętych. Groźnego Boga. Twoje wyznanie jest groźne. Twoja wiara jest groźna. Rozumiesz? To jest groźne. Nie miej żadnej litości nad diabłem. Nie miej litości nad grzechem. Nie miej litości nad systemem tego świata. Ten świat jest po to, żeby go zewangelizować. Żeby przyprowadzić go przed tron Boga. Ten świat nie jest po to, żeby się nad nim litować. Ten świat jest po to, żeby go zewangelizować. Ludzie wokół, którzy są wokół ciebie, oni są po to, żebyś ich zewangelizował. Żeby ich przedstawił groźnego Boga. Potężnego, groźnego Boga. Pana Panów i Króla Królów. Wielkiego Jezusa. Uwielbiamy ciebie. Potężny Boże. Który wyłeś się z naszych najczyst.
wszystkie myśli od siebie. Wszystko to, co ci przeszkadza. Każda myśl, która ci ciąży. Wszystko to, co nie przynosi życia w twoim życiu. Pomoc moja, na Syjonie, pomoc moja.
patrzyli tam, gdzie wzrok nie sięga, aby ludzie każdego dnia biegli na Syjon. Ojcze, ja modlę się o oczy Syjonu, o uszy Syjonu. Yeah.
musi umrzeć. Ja zwalniam do szlochany z imprezu. W imię Jezus, Jahwe! 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 Jahwe!
Thank you.
pójdziesz i pójdzie z tobą, tam gdzie tu pójdziesz. Yeah.
Twój szal.
Thank you.
Wszelka władza i moc.
chyba już teraz. Wszelka władza i moc. Odstawiajcie krzesło. Majesta. Wszelka władza i moc. Pomalutko. Majesta. Wszelka władza i moc. Majesta. Przekleństwo, czy takiekolwiek
naturalnym oddechem. W imieniu Jezusa ja związuję Cię. W imieniu Jezusa nie pozwalam Ci działać. W imieniu Jezusa nie pozwalam Ci wpływać na Niego. Rozkazuję Ci, zostaw go. Odejdź teraz od Niego. Wyrzucam Cię. Zabraniam Ci mówić tego życia. Ja odcinam w tej chwili nić przekleństwa. W imieniu Jezusa ja uwalniam w tej chwili Jego duszę. Ja uwalniam Jego ciało. Ja uwalniam Jego dom. Ja uwalniam Jego teraźniejszość i przyszłość. W imieniu Jezusa, diable, odejdź od obrazu Bożego. Teraz! W imieniu Jezusa jesteś przeklęty. Teraz mówię do Ciebie duchu czarów i manipulacji. Związuję Cię, nakazuję Ci, wyjdź teraz. Wyjdź! Nie pozwalam Ci działać. Nie pozwalam Ci wpływać. Duchu fałszywych religii, wolą! W imieniu Jezusa zabieraj swoje łapy od Niego. Każdy duchu nieczysty, który chce wejść do Jego życia, związuję Cię. Nie pozwalam Ci dotykać obrazu Bożego. Wolą! Odejdź od Jego duszy i ciała. W imieniu Jezusa ja łamię teraz przekleństwo pokoleniowe, które dotknęło Jego córki. W imieniu Jezusa ja odcinam tą nić. Ja nakładam na nią krew Jezusa. W imieniu Jezusa ja uaktywniam w tej chwili jej ciało, które zostało zniszczone przez moc przekleństwa. W imieniu Jezusa w szczególności mówię teraz. Mówię teraz do Ciebie, demoniczna siła, która dotknęła się oczu, jej nerwów ocznych, tam z tyłu, tak jak zostało to pokazane Cię w słowie wiedzy. W imieniu Jezusa rozkazuję Ci odejść teraz. Nie wolno Cię ścić. On do Ciebie nie należy. I Jego córka do Ciebie nie należy. I Jego żona do Ciebie nie należy. Zabraniam Ci dotykać tych ludzi przez potężny imię Jezus. Ja nakładam krew Jezusa na Niego, na Jego dom, na Jego żonę i córkę. W imieniu Jezusa. Boże aniołowie, wzywam Was teraz. Otoczcie go opieką. Otoczcie go ochroną. Jego, Jego dom. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Masz umrzeć teraz. Każdy guz masz umrzeć. W
imieniu Jezusa każda choroba musisz się skończyć. Ja Ci rozkazuję przez imię Jezus. Władza, którą dostaliśmy, jest władzą wieczną. Musimy ją sprawować. Władza, która nie jest sprawowana, jest władzą nieaktywną. Jest tylko mrzonką. Jesteś narodzony z Bożego Ducha, więc posiadasz władzę. Korzystaj z tej władzy. Wierz we władzę. Po prostu. Tak działa. Aleluja.